Polecam Wam świetny artykuł, czy można pracować na rencie socjalnej. Wiele osób boi się pracować na rencie socjalnej, ponieważ obawia się utracić rentę. Ten artykuł pochodzi ze strony internetowej, tak jak powyżej, wbrewzus.pl. I co pani, co radczyni prawna, która specjalizuje się w takich sprawach, pisze? Przeczytam Wam. Link do całej publikacji jest w komentarzu i w opisie filmu. Okej. Z obserwacji wynikających z naszej wieloletniej praktyki wynika, iż podjęcie przez ZUS informacji o zatrudnieniu ubezpieczonego w większości sytuacji skutkuje, w cudzysłowie, odebraniem renty socjalnej. I w tym kontekście bez większego znaczenia pozostaje fakt, czy praca odbywa się na normalnym rynku pracy, czy też w warunkach pracy chronionej. Obecnie ZUS jest bezwzględny w sprawach dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Artykuł jest z dnia 4 lutego 2021 roku. Czytam dalej. Działania ZUS są zmienne w zależności od stanów faktycznych i odgórnych wytycznych. Należy jednak pamiętać, iż decyzje ZUS podlegają kontroli sądów, które zobowiązane są stosować się do obowiązujących przepisów i utrwalonego orzecznictwa. I tu powołuje się na postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko macie w tym artykule. Odebranie renty przez ZUS możliwe jest więc do zapobieżenia w drodze skutecznie złożonego odwołania od decyzji ZUS. Wiele osobom jest odbierana renta, ale idą do sądu i rentę mają z powrotem. Napiszcie, czy wy też walczyliście z ZUS-em, czy też wam odebrano. Dzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzu.